step into the game. Let's play. Ground game. Adrian Wieliczko, po wygranej, Adrian, metodycznie obalałeś, biłeś, chyba nie byłeś zagrożony przez całą walkę. No tutaj na spokojnie tę walkę przywalczyłem. Zadałem coś tam w stójce, jakieś kopnięcie, cios i obalałem. Pilnowałem tego, żeby gdzieś tam trzymać się tego parteru i wyszło fajnie. A nie byłeś zaskoczony, że tak łatwo wchodziły te obalenia? No bo wydawało się, że przeciwnik jakby nie miał defensywnych zapasów. Gdzieś jeśli chodzi o mnie, to bardzo dużo tych zapasów robię. Pracuję nad tym, bo brakowało mi tego do mojego jiu-jitsu i teraz to w połączeniu z tym fajnie działa, także no bardzo dużo pracy nad tymi zapasami i widać teraz efekty, że fajnie one wchodzą. A jak ci się dzisiaj walczyło w ogóle w hełmie, jak ci się walczy w Strife? No bardzo fajnie, fajna, miła atmosfera. Wszystko tutaj organizacyjnie było fajnie dopięte, także jestem bardzo zadowolony. No, spoko. A tak jak powiedziałem, że raczej nie miałeś żadnych problemów, czy rywal ci dzisiaj czymś zaskoczył, czy wszystko przeszło tak, jak sobie zaplanowałeś i czemu trenera dzisiaj nie było? No tutaj jeśli chodzi o rywala, to wiedziałem, że będzie kopał, próbował tych kopnięć, poczułem, tylko przyjąłem to na gardę, poczułem, że te kopnięcia są silne, ale no, tak jak myślałem, że narzucę swoje zapasy, będę tutaj wywracał, moja gra wejdzie i wyszło dobrze. Przed chwilą rozmawiałeś z trenerem, czemu go dzisiaj nie było na gali? Mój trener niestety nie mógł pojechać, tam ze względu na sprawy osobiste, ale całe przygotowania, gdzieś tam trenowaliśmy razem, także to tak jakby ze mną i tak był tutaj z takich, no nie mógł po prostu i tyle, nie? Co dalej, czy masz jakiś plan na swoją przyszłość zawodową? No chciałbym jak najszybciej wrócić do oktagonu. Wiadomo, tydzień teraz taki książkowy sobie robię przerwy, żeby się zregenerować, poczuć ten głód i wracam znowu do ciężkiej pracy i szukam następnej walki, żeby się bić i wygrywać i być najlepszym. Chcę być najlepszy, będę ciężko na to pracował i chcę toczyć jak najwięcej walk w tym roku. Mam nadzieję, że jeszcze z dwie stoczę albo trzy. No i tego ci życzymy, Adrian Wieliczko, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Dzięki.